Aneta Kręglicka spędziła z nim ponad ćwierć wieku, jest jej ukochany mąż Maciej Żak. Gdy jesienią 1989 roku 24-letnia Aneta Kręglicka okrzyknięta została Miss Świata, Maciej Żak stawiał dopiero pierwsze kroki w zawodzie filmowca. 2 lata wcześniej skończył reżyserię telewizyjno-filmową na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego i marzył, by kręcić ambitne fabuły. O debiut było w tamtych czasach wyjątkowo trudno, wspomina i dodaje, że żeby zarobić na utrzymanie, reżyserował teledyski i reklamówki. O tym, że po koronę najpiękniejszej kobiety na ziemi sięgnęła Polka, dowiedział się dopiero kilka dni po fakcie. Anetę, która była przecież aktualnie panującą Miss Polonia, znał ze zdjęć w gazetach. Podobała mu się, ale nawet nie przemknęło mu przez myśl, że kilka lat później stanie u jej boku na ślubnym kobiercu. Był zakochany w swej dziewczynie i to z nią planował przyszłość. Aneta bardzo nie lubiła popularności, jaką dał jej tytuł Miss World. Odetchnęłam, dopiero gdy przekazałam koronę swojej następczyni, opowiada. Ale zaraz potem pojawiło się pytanie, co dalej mówi. Na szczęście mogła przebierać w ofertach pracy. Wybrała kontrakt z nowojorską agencją modelek i na 2 lata wyjechała do Stanów. Szybko się zorientowałam, że bycie modelką nie jest dla mnie. Nudziła mnie ta praca. Miałam poczucie straty czasu, twierdzi. Po powrocie do kraju założyła razem ze swym ówczesnym narzeczonym własną agencję reklamową. Wkrótce potem, wiosną 1994 roku, w jej życiu pojawił się starszy od niej o 3 lata Maciej Żak. Szukała reżysera, który nakręciłby spot promujący jej firmę. Znajomi polecili jej Maćka. Aneta, już po pierwszej rozmowie z nim wiedziała, że zostaną przyjaciółmi. Od razu wiedziałam, że jest super facetem. Ujął mnie poczuciem humoru. Przez kilka lat funkcjonowaliśmy jako przyjaciele, wspominała w wywiadzie. Aneta Kręglicka nie pamięta, co sprawiło, że zaczęła patrzeć na Maćka jak na kandydata na męża. Po prostu stało się. Coś kliknęło, żartuje. Kiedy nagle pewnego dnia spojrzeliśmy na siebie inaczej niż wcześniej, oboje byliśmy już wolni. Nie rozbiliśmy swoich poprzednich związków, dla siebie mówi. W ciągu 3 miesięcy po 4 latach znajomości zdecydowali się na ślub. Na uroczystość do Pałacu Ślubów na Starym Mieście w Warszawie, która odbyła się 18 września 1998 roku. Zaprosili jedynie najbliższych i przyjaciół. Zanim jednak wymienili się obrączkami, dokładnie określili zasady funkcjonowania swego związku. Obiecali sobie wolność i niezależność. Nie mogłabym być z mężczyzną, który narzuca mi jakieś ograniczenia. Wraz z mężem dajemy dobie przestrzeń i swobodę, twierdzi była Miss Świata. Maciej poprosił ukochaną tylko o jedno, żeby pozwoliła mu realizować jego pasję. Dogadanie się dwójki bardzo różnych ludzi to nie jest szczególnie łatwa sprawa. Ale nam się udało, wyznał reżyser w wywiadzie. Ostatni rok XX wieku był dla państwa Żaków pierwszym rokiem zupełnie nowego życia. W 2000 roku powitali bowiem na świecie syna Aleksandra. Chłopiec całkowicie zawładnął sercem mamy. Przestałam się udzielać towarzysko, wyjeżdżać za granicę. Nigdy nie przypuszczałam, że mogę tak kochać. Przekonałam się wtedy, że Olek to moja największa miłość, opowiada Aneta. Ciąże i narodziny syna przewartościowały moje życie, twierdzi. Maciej przez chwilę czuł się odsunięty przez żonę na drugi plan, ale nie rozpaczał z tego powodu. Miał wreszcie czas na nakręcenie debiutanckiego filmu. Ławeczka weszła na ekrany polskich kin w sierpniu 2004 roku. Aby zadać kłam plotkom, że w ich małżeństwie źle się dzieje, pojawili się na premierze we dwoje. Jesteśmy indywidualnościami, więc nie uwieszamy się na sobie, tłumaczyli, pytani. Dlaczego do tej pory unikali wspólnych wyjść? Aneta Kręglicka nie kryje, że potrafi naprawdę ostro pokłócić się z mężem, a czasami nawet trzaska mu drzwiami przed nosem. Jestem trochę krzykaczką, wyrzucę wszystko z siebie, wyładuję się,
Po czym mój mąż robi sobie żarty i wystawia zza drzwi białą flagę i w sekundę rozładowuje całe moje napięcie, mówi. Tylko raz nad małżeństwem byłej Miss World i reżysera pojawiły się czarne chmury. Wiosną 2006 roku Aneta przyjęła zaproszenie do udziału w Tańcu z Gwiazdami. Maciej podobno szalał z zazdrości. Oglądając ją przez kilka tygodni w ramionach Roberta Rowińskiego. Świadomość, że jego żona i niezwykle urodziwy tancerz spędzają ze sobą całe dnie, przygotowując się do niedzielnych występów, nie dawała mu spokoju. To dla niego trudna sytuacja, wyznała Aneta podczas wizyty w studiu Dzień Dobry TVN. Ma mnóstwo uwag na temat naszego tańca. Gdy oglądam ją w telewizji, jest dosłownie cały mokry ze zdenerwowania. Chciałby nas reżyserować, stwierdziła. Maciej Żak nigdy nie zdecydował się zatrudnić żony do żadnego ze swych filmów czy seriali. Nawet gdyby chciał, wie, że usłyszałby stanowcze nie. Wspieram męża, pomagam mu, jak potrafię, często jestem wymęczana różnymi jego projektami. Ale nie nadaję się na aktorkę. Mam dużo pokory do tego zawodu, a poza tym byłaby to trudna współpraca. Rodząca napięcia i niepokoje, które potem przenosiłyby się do domu, powiedziała kiedyś. Aneta Kręglicka stara się nie dawać mężowi powodów do zazdrości. Choć w jej otoczeniu jest wielu przystojnych mężczyzn. Dla niej liczą się tylko dwaj, Maciej i Olek. Z mężem w wielu sprawach się uzupełniamy, lubimy się, cenimy i na pewno mamy do siebie zaufanie. A z syna jestem dumna. Jest wspaniałym facetem z zasadami, dobrymi manierami i sprecyzowanymi planami na przyszłość, mówi. Aneta Kręglicka niezwykle rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Zawsze jednak, gdy ktoś pyta ją o męża, mówi, że naprawdę dobrze trafiła. Jesteśmy bardzo różni, ale mamy podobne fundamenty w postaci zasad. Możemy zawsze na siebie liczyć, powiedziała niedawno. Prowadzimy wspólnie dom, wychowaliśmy syna, ale czasem czuję, że muszę uciec. Mówię wtedy mężowi, że muszę odpocząć, wyrwać się z przyjaciółkami na wakacje, pobyć w kobiecym gronie, wyznała. Maciej Żak wie, że ukochana wróci do niego stęskniona i jeszcze bardziej w nim zakochana. Przy nim nabieram dystansu do świata, twierdzi Aneta. Maciej Żak ciągle wpatrzony jest w żonę jak w obrazek. Choć od chwili, gdy Aneta została Miss Świata, minęły już ponad 3 dekady, dla niego wciąż jest najpiękniejsza. Uwielbia ją rozśmieszać. Widok uśmiechniętej, szczęśliwej żony to dla niego najwspanialsze podziękowanie za wspólne lata. Nie jesteśmy idealną parą, twierdzi Aneta Kręglicka. Niektóre sprawy widzimy zupełnie inaczej, ale nie robimy sobie z tego powodu przykrości, nie przekraczamy granic, dodaje. Kiedy 24 lata temu zdecydowała się wyjść za Maćka, dobrze wiedziała, czego oczekuje od życia i mężczyzny, z którym chciałaby je spędzić. Miałam poczucie, że muszę być wolna i muszę stanowić o sobie. Mimo że wolność i związek zdają się przeciwstawne, to my z mężem próbujemy to pogodzić. Niezależność to nadrzędna rzecz, która determinuje wszystko, co się dzieje w naszym życiu, mówi. Wypowiedzi Anety Kręglickiej i Macieja Żaka pochodzą z wywiadów dla Gali, Wiwy, Twojego stylu i Pani.